Okej, okay, Einsiedeln już za nami, a obiecywałem, że nawet przy śniegu za oknem będę kręcił kolejne odcinki absurdalnych konkursów poświęcone zawodom na igelicie. Aż tak biało w Polsce jeszcze nie jest, no ale parę rzeczy letnich z tego cyklu jeszcze trzeba omówić. Nigdy nie byliśmy jeszcze w Korei, ale to nie dziwota. Zrób Pyeongchang 2018! Skoro w ogóle odbyła się tam jedynie garstka konkursów najwyższej rangi. Mimo tego braku laku i tak da się coś wybrać, a jeden z kandydatów jest idealny, właściwie już od miesięcy, miał powstać jakiś odcinek na kanale na ten temat. Jest to letniak w Muju z 2000 roku, mający miejsce podczas niechlubnej edycji Grand Prix z nietypowymi zasadami. Witam, z tej strony Wiktor z ekipy Podnarty i zapraszam na kolejny odcinek trzeciego sezonu absurdalnych konkursów. Przegląd prasy. Królem igelitu przed trzema ostatnimi konkursami letniej Grand Prix 2000 był Janne Ahonen, który po sześciu zawodach skompletował 525 punktów. Wygrywał trzy razy z rzędu w Kuopio, Villach oraz Courchevel oraz zgarnął drużynowe zwycięstwo w Hinterzarten. Stratę 135 punktów do człowieka maski miał utalentowany 19-letni wówczas Matti Hautamäki, który robił furorę w najcieplejszą porę roku kilka miesięcy po całkiem niezłym sezonie zimowym, gdzie był 17 w klasyfikacji generalnej. Trzeci był Hideharu Miyahira z 318 punktami. Nie było jednak wiadomo, co dalej z Japończykiem. Podczas konkursu w Hakubie doznał groźnie wyglądającego upadku i występ w dalszych zawodach w Muju i Sapporo wydawał się dla Miyahiry niepewny. Martin Schmidt, czyli zdobywca kryształowej kuli z sezonów 98-99 i 99-2000, chyba nie przykładał aż tak wielkiej wagi do igelitowego cyklu, będąc 11 w klasyfikacji. Odpuszczał eventy w Kuopio oraz Villach. No i jeszcze 33 Sven Hannawald, który to w ogóle wydawałoby się, że skacze na górę 20% swoich umiejętności. Asystent trenera Reinharda Hessa, czyli Wolfgang Steyert, w wywiadzie dla Skispringen.com wypowiadał się tak, jakby sugerował, że letnie Grand Prix to nie priorytet. I słusznie. Jego forma nie jest w tej chwili taka, aby zawody przyniosły mu jakiekolwiek korzyści, więc będę trenował z nim w spokojnym miejscu, z naciskiem na spokój. Gdy Schmidt wrócił na Courchevel, to był już trzeci. W Hakubie za to wpadka. Mizerne 105 metrów pozbawiające go dobrego wyniku, mimo że wcześniej skoczył ponad 130 metrów. No i trzeba jeszcze wspomnieć o Polakach. Do drzwi czołówki dobijał się 19 w tabeli Adam Małysz. Osiągał naprawdę dobre rezultaty, takie jak czwarte miejsce w Villach. Oprócz tego Wojciech Skupień dzięki swoim 7 zgromadzonym punktom plasował się na 48 miejscu w klasyfikacji. Pewnego razu Rudek oraz Bartek nagrali kącik historyczny o letnim Grand Prix 2000, gdzie omówiono początkowe zasady tego jednego cyklu. Aby się nie powtarzać ani nie bagatelizować ich pracy, to zostawiam link w opisie i przedstawię reguły jedynie konkursów azjatyckich. Mieliśmy więc cztery koszyki z zawodnikami, można je też nazwać czterema ćwierćfinałami. Tak naprawdę w każdym powinno być 12, ale frekwencja była na tyle mała, że nie dało się tego odpowiednio nawet skompletować. Skoczkowie dzieleni byli do koszyków według pozycji z klasyfikacji generalnej. Z każdego koszyka brano potem 6, którzy oddali najlepsze próby, a więc wyłaniano łącznie 24 zawodników. To właśnie oni brali udział w finale, skacząc w kolejności od najgorszego z każdego koszyka do najlepszego. Ten, który zyskał najlepsze noty w obu próbach, wygrywał konkurs. I serio taki szrot miał zostać wprowadzony do zimowego Pucharu Świata? Dobrze, że się rozmyślili. A pogoda w Muju? Kapryśna i to bardzo. Na dzień zawodów, czyli 30 sierpnia, prognozy zapowiadały tajfun, no a przy takim mocnym wietrze nie ma szans na sensowne skakanie. I w ogóle tak depresyjnie w tej okolicy się wydaje. W jednej z fińskich publikacji na temat skoków narciarskich Matti Hautamäki wypowiedział się następująco. Muju było atakowane wtedy przez tajfun ze wszystkich możliwych stron. Przed konkursem zaplanowano jeszcze serię treningową. Ta skocznia była najgorsza, jaką w życiu widziałem. No cóż, omówmy w końcu te zawody. Creme de la creme. Przypomniał mi się taki teleturniej, znany pewnie starszym widzom kanału, o nazwie Miliard w rozumie. Tam też były ćwierćfinały, finały, zawodnicy w każdym etapie odpadali.
Może to pan Janusz Weiss powinien to wszystko rozpocząć? Dobry wieczór, witam państwa. Otworzył Katsutoshi Chiba całkiem niezłym skokiem, ponad punkt K. 121 metrów. W ogóle jaka ta kamera jest myląca. Huang Tulchoi, myślałem, że poleciał tutaj o wiele dalej niż 108 metrów. Ale przynajmniej propaganda dla Koreańczyków dobrze działa i pomyśleli sobie, jej, nasz człowiek chyba jakoś daleko skoczył. Wait, to nie ta Korea. Ojej, ojej, tu zaczynają się schody. Kompletnie nie znam tego człowieka. Ryohei Ishimori. No ale coś wątpię, że z tego ćwierćfinału się wygrzebie. 103,5 metra. Za to jeszcze krócej ówczesny talent niemiecki, Denis Stürl, bo zaledwie 92 metry. Posłuchajcie. Zaraz się okaże, że dzięki tej wybitnej koreańskiej akustyce nie będą potrzebne żadne dźwięki buli. Zaraz potem kolejny nasz zachodni sąsiad w akcji. Christoph Dufner zaprezentował się już o klasę lepiej, skacząc 111,5 metra, choć summa summarum to też nie rewelacja. Nie no, popatrzcie jak tu wieje. Lot Damiana Frasa mógł mieć tutaj chyba z 5 różnych zakończeń, ale wyszło najlepiej, jak sobie Słoweniec mógł wymarzyć. Pociągnęło go na 123 metr i objął prowadzenie. I znów przydałby się tu Adam Małysz, tak jak w odcinku o Kusamo 2015. Za to Roar Jokelsej poleciał jeszcze dalej niż Fras, aż 128 metrów. Może nie do końca to widać, ale Norwek oddał się emocjom. I miał rację. Wturował Roarowi Henning Stensrud ze swoją 126-metrową próbą. Koszyk pierwszy robił się mocny. Po kilku minutach przerwy ruszył podirytowany Andreas Witthels i nie odleciał tak daleko jak poprzednicy. 116 metrów i piąte miejsce. Zaczęło się robić coraz bardziej niebezpiecznie. Podmuchy sięgały ponad 5 metrów na sekundę, a Noriaki Kasai musiał na swoją kolej czekać dobre paręnaście minut. Po tym odstępie czasowym poleciał na 121 metr i był trzeci. To już koniec pierwszego ćwierćfinału, przypominam, że do finału awansowało 6 pierwszych osób. Oto klasyfikacja. It's boss time! No i drugi koszyk. Daiki Ito jest nikim w porównaniu do tego pana i jego łapania się za kask. Rusza Hwang So Kim z Korei. Nie popisał się, no ale jak miał się popisać przy takim wietrze? 90 metrów. Akazuya Yoshioka niewiele lepiej. Niby 10,5 metra powinno zrobić różnicę, no ale i tak, 100,5 wygląda tu blado. Holenderski rodzynek Niels de Groot. Wysoko, wysoko! Niemalże z 10 piętra i chyba mu się to opłaciło. 113,5 metra to znośny rezultat. Kazuhiro Nakamura bardzo przeciętnie, bo 105 metrów, a za to Bernhard Metzler o wiele lepiej i wyszedł na prowadzenie w swoim koszyku po 118-metrowym skoku. Strasznie pasywnie, prawie jak kłoda leciał Alexander Herr, ale wyszło o wiele lepiej niż myślałem, bo Niemcowi zmierzono 112 metrów i były więc szanse na wygrzebanie się z tego ćwierćfinału. Jeden z największych pechowców absurdalnych konkursów, czyli Reinhard Schwarzenberger, tym razem złapał trochę szczęścia, skacząc 115 metrów. Andreas Goldberger w jakiejś alternatywnej wersji kasku Red Bulla objął prowadzenie w swojej grupie dzięki próbie na 123 metr. Kolejny spragniony obiekt. Ja też jestem spragniony. Skakania bez żadnych przerw, ale to chyba niemożliwe. Tak, trwa kolejna, bo z belki schodził Lasse Ottesen. Wysoka roślinność sprawia, że nawet największe osobniki często wykonują stójkę dającą im szersze pole obserwacji. Ale lokacja. Zachłysnąć się aż idzie prestiżem tych zawodów. Jak wiecie z poprzednich odcinków, stroniłem od szukania pomocników do tworzenia produkcji z cyklu absurdalnych konkursów, ale pani Krystyna Czubówna sprawdziłaby się tu śpiewająco. Okej, a co z Lasse Ottesenem? Gdy już ruszył po rozbiegu i wyszedł z progu, skończyło się tak. 102 metry! 102 metry! Tommy Ingebrigtsen też bez rewelacji się zaprezentował ze swoim skokiem na 107 metrów. Rzutem na taśmę przez ćwierćfinał prześlizgnął się Risto Jussilainen, osiągając 109,5 metra i zajmując szóste miejsce. Przedstawiam tabelę koszyka numer 2. Zaczynamy część trzecią naszego omówienia konkursu. Sylwen Freiholz otworzył to niezbyt fajnym akcentem, lądując na 101 metrze. Strach pomyśleć, co w takiej sytuacji zrobi Hyun-Ki Kim. A może jednak nie, bo wcale gorszy od Szwajcara nie był? Ba, skoczył tyle samo, 101 metrów i jeszcze był pierwszy. Trochę bardziej przyzwoicie zaprezentował się Masayuki Sato, 114 metrów.
ale fani skoków wiedzą, że jedyny słuszny Sato to jest ten pan. Koreańskie dzieci skaczące z radości po zdobyciu autografu od Goldiego. Widok na pewno nietypowy. Farsa i tyle. Niestety, najkrótszy jak na razie skok konkursu przypada Wojtkowi Skupniowi. Klapnięcie na 83 metr. Jeszcze ta stopklatka od realizatora w powtórce. Mimo wszystko o miano antyrekordzisty w tym konkursie powalczył też dzielnie Roland Audenriff, ale ze Skupniem przegrał, był od niego o metr gorszy. Miał ich 84. Realizatorzy dzisiaj w formie z tymi stopklatkami. Pomajtało w locie Martinem Kochem, a końcowy rezultat słabiutki. 100,5 metra Austriaka, choć patrząc na poziom tego ćwierćfinału, to może się to skończy awansem? No, może tak być. Tylko 93 metry Christophera Jofsa. W końcu jednak sytuację uratował Michael Urman, przeskakując każdego o głowę. 124 metry i oczywiście prowadzenie w trzecim koszyku. Zasłużona radość Niemca. Przeciętnie, bo 113 metrów Martin Hölwart, ale to powinno pozwolić mu dalej skakać w konkursie. Za prowadzącym Urmanem uplasował się Stefan Horngacher po skoku na 116,5 metra. Choć to lądowanie spowodowało, że przypomniał mi się Simon Amann za najlepszych czasów. Niemcowi na prowadzeniu zdecydowanie mocniej niż Horngacher zagroził Matti Hautamäki. 123 metry, świetne noty za styl po 19 i 19,5 punktu, ale Finowi i tak zabrakło 0,3 punktu do Urmana. Rzućmy okiem na klasyfikację. Koszyk czwarty. Sami mocarze. Amann, Małysz. No dobra, jeszcze nie wtedy. Ale jest Schmidt. A to nie koniec! Ahonen jest jeszcze! Może będzie ciekawie, a nie klepanie 100 metrów co dwa skoki. I dlaczego ten przedskoczek nie brał udziału w zawodach? Furorę by zrobił. 117,5 metra. Belka numer 4 i przechodzimy do zasadniczych skoków ostatniego ćwierćfinału. Dobra, bez takich. Simon Amann skoczył 106 metrów i to z jakim lądowaniem? Włożył w to chyba cały swój kręgosłup. O wiele bliżej zaleciał reprezentant gospodarzy Chil Gukang, bo 90,5 metra. Ale to nie koniec koreańskich nadziei, bo pozostał im jeszcze Yong Yik, znany też jako Seo Choi. On też jednak nie miał raczej na co liczyć po skoku marnym na 101 metrów. Jak kłoda Marco Steinauer i na dodatek najbliżej ze wszystkich w grupie czwartej. Tylko 89,5 metra. Wciąż na prowadzeniu Amann ze swoją bardzo przeciętną odległością. Nie na długo, bo Hans-Jerk Jekle poprawił poziom. Przekroczył punkt K, zmierzono Niemcowi 121 metrów. Mieliśmy już wcześniej Reinharda Schwarzenbergera, to teraz czas na kolejnego wielkiego pechowca serii. Petera Żonte. Utwierdził mnie w tym przekonaniu, lądując na zaledwie 85 metrze. Olaf Magne Dönem musiał trochę poczekać na swój skok, jak wielu w tym konkursie. Za to Adam Małysz już bez takich sukcesów jak ten chłopiec z piłką. Rezultat podobny do tego Skupnia, 92 metry. Przynajmniej już miał ten wizerunek legendy. Takiego Małysza poznali kilka miesięcy później Polacy. No ale kto by pomyślał, że najkrótszy skok konkursu jak do tej pory zanotuje Martin Schmidt? Sklepał tą bulę jak nie on, 79 metrów. Chyba ten igelit azjatycki rzeczywiście mu wówczas średnio służył. I to jeszcze skakał tuż po Małyszu, więc odpalał się powoli protokół 2000-2001. Dobrze, że sam dwukrotny zdobywca kryształowej kuli jest świadomy, że to wszystko nie jest normalne i zachowuje do siebie dystans. Brawo. Frank Leffler za to nie podążył już śladem swojego bardziej utytułowanego kolegi i zaprezentował się trochę lepiej, lądując na 108 metrze. Okej, ale nie tak groźnie może. Ahonen postraszył, ale nie odpalił tak jak na lidera letniej Grand Prix przystało. Pewne warunki zrobiły swoje. Finn na pewno był w stanie polecieć o wiele dalej niż 110 metrów. Mimo wszystko i tak był drugi w swojej grupie, a oto pełna jej klasyfikacja. Czas na wielki, ogromny, wspaniały i prestiżowy finał dzisiejszych zawodów. Wiem, każdy czekał. Tyle przerw, więc i materiału na takie przerywniki dużo.
Lecimy z belki szóstej. Rozpoczyna szósty w czwartym koszyku Simon Aman, prezentując się całkiem nieźle. Pół metra zabrakło mu do punktu K, 119,5. Gospodarze mieli nawet w finale swojego reprezentanta, jednak w decydującym skoku Hyunki Kim sknocił. Niewielkie szanse na sukces miał po swoim locie na 87 metrów. Dynamicznie w górę, położył się pięknie, manoszenie. To Katsuyoshi Chiba w powietrzu. Optymistycznie to rokowało, ale szczerze mówiąc to myślałem, że będzie dalej niż 115,5 metra. Szkoda Holendra Nielsa de Grota. To mógł być historyczny występ dla tej nacji, ale skończyło się na 86 metrach. Skoku Masayukiego Sato już się nie doczekaliśmy. Żadnego skoku w tym konkursie już się nie doczekaliśmy, bo zawody odwołano całkowicie. Całe skakanie było po nic, nie wyłoniono żadnego zwycięzcy. A co robisz? Spalę Instagram. Przedstaw się. Ewka. I tym akcentem przejdę do podsumowania. No cóż, miło omówić zawody poza Europą w ramach tego cyklu, bo zawsze to jakiś powiew egzotyki. Tym bardziej, gdy możemy zawitać do Korei Południowej. No ale nie dość, że mieliśmy do czynienia z niezbyt fajnymi, przekombinowanymi zasadami, to jeszcze we wszystkim przeszkodził tajfun. Z winy sił natury dwie godziny prób przeprowadzenia tego konkursu poszło na marne. Wielkie postacie spadały na bóle, inni zaś mieli szansę na występ swojego życia. Koniec końców do niczego nie doszło, wszystko wymazało się z tabel. Taki jest już sport, nigdy nie wiemy co może się stać. Tutaj według FIS-u nie stało się nic, bowiem konkurs całkowicie odwołano. Dobrze, że to rzadki przypadek. Gdyby tak robili z większą ilością zawodów, to co ja miałbym omawiać w tej serii? W następnym odcinku przyjrzymy się pewnemu mamutowi owianemu złą sławą, który widział wiele upadków. O czym dokładnie będzie mowa, przekonacie się już niedługo. To tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do śledzenia kanału Podnarty, dołączenia do naszego Discorda, obserwowania fanpage'a na Facebooku, profilu na Instagramie, zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz zaznaczenia dzwoneczka. Peace!